Nie tylko Narnia. Na podcast Stacji 7 zaprasza ksiądz Staszek Adamiak. Księciu Kaspianowi poświęcam aż dwa odcinki, bo tak jak w niektórych z opowieści z Narni te aluzje biblijne są bardzo oczywiste, tak w Księciu Kaspianie trudno powiedzieć, jak już wspominałem w poprzednim odcinku, do jakich momentów w Biblii odnosi się wprost ta książka. Natomiast zawiera ona w sobie szereg takich uwag, dość złośliwych zresztą, które tak naprawdę, myślę, zauważyłem dopiero studiując w seminarium, także później Pismo Święte i tak zwaną krytykę biblijną, czyli podejście naukowe. To krytyka biblijna nie oznacza krytykowania tekstu Biblii, tylko podejście naukowe do tekstu biblijnego, próba naukowego dojścia, kiedy, w jakich okolicznościach powstawał i tak dalej. Niektórzy uważają, że w ten sposób można po prostu sprowadzić Biblię wyłącznie do poziomu zwykłej książki, a opowiadania włącznie z tym najważniejszym opowiadaniem o Jezusie do poziomu bajki, czy wyłącznie mitu, który można jakoś rozebrać na czynniki pierwsze. To w XIX wieku takie już ładne pojęcie było demitologizacji. I to jest pokazane w Księciu Kaspianie, bo książę Kaspian dzieje się, z tego co pamiętam, około 1300 lat po Lwie, Czarownicy i Starej Szafie. Tyle lat minęło w Narnii, ponieważ w Anglii to minął tylko rok dla dzieci. Ale to już wiem później też z następnych tomów, że często jest tak, że te okresy narnijskie są różne od okresu w świecie naszym. Także w świecie Narnii nastąpiły ogromne zmiany. Przybyli ludzie z Telmaru, nowi królowie, ale następują też poważniejsze zmiany, mianowicie zanika to, co nazywamy starą Narnią. Zasypiają drzewa, zwierzęta mówiące przestają mówić, dziczeją. Nikt już nie wierzy w Aslana. Zapomina się o tym, co się wydarzyło te 1300 lat wcześniej. Zapomina się o tym, jak Narnia została oswobodzona z niewoli, z tego zamrożenia przez złą czarownicę. Książę Kaspian między innymi dlatego godzi się na uczestnictwo w powstaniu, że jakoś słyszał te opowieści, jakoś przynajmniej chce w nie uwierzyć. Co więcej, w momencie, gdy sytuacja jest już bardzo zła, stwierdza, że tak jak wtedy pomógł Aslan i pomógł przez czwórkę dzieci z Anglii, to może teraz też tak się dokona. Ale tutaj spotyka się z oporem także wśród swoich zwolenników, wśród tych, którzy uważają, że on ma prawo do tronu, że jego walka jest słuszna, natomiast nie oczekują tu na jakieś wsparcie właśnie z zaświatów. Karzeł Zuchon, bardzo szlachetny, później też jeszcze występujący w innych tomach, mówi: jeśli chodzi o mnie, to wasza królewska wysokość wie, co myślę o tym rogu, a także o tym kawale pokruszonego kamienia i o waszym królu Piotrze i o jego lwie Aslanie. Wszystko to są opowieści starej cioci. Podobnie zresztą sam król Miraz ze swoimi towarzyszami będzie mówić, że... Znaczy król Miraz będzie mówić, gdy usłyszy, że tym, który wyzywa go na pojedynek, tym, który przyszedł jako poseł, jest król Edmund. Miraz mówi: król Edmund też mi coś. Czy wasza hrabiowska mość też wierzy w te babskie bajeczki o Piotrze, Edmundzie i całej reszcie? Więc jakby takie jest powszechne przekonanie, że całe to opowiadanie, to co byśmy nazwali Ewangelią w świecie Narni, to jest jakaś bajka. Ładna opowieść, ale przecież nic takiego się nie mogło wydarzyć. Co więcej, podejmowane są próby, nazwijmy je, naukowego wyjaśnienia, skąd te opowieści się biorą. Tak jak próby czasami naukowego wyjaśnienia niektórych cudów Pana Jezusa, tak, że, no nie wiem, że siła sugestii, tak, że siła hipnozy, nie wiem, coś takiego, że da się to naturalnie wytłumaczyć, to podobnie tutaj, jeśli są te opowiadania, to na przykład ktoś kwituje, że mówią, że Aslan ożył ponownie. Tak, mówią. Król, który wygra bitwę, może objąć królestwo w posiadanie bez pomocy jakiegoś zaczarowanego lwa. Czyli jakby uznaje się, że owszem, był jakiś król, pewnie się nazywał Piotr, i został królem, bo wygrał bitwę. Później do tego dołączono jakieś opowiadania o jakimś lwie, który umarł, powstał z martwych, ale przecież jakby bądźmy rozsądnymi ludźmi, patrzmy na historię, król, który wygrywa bitwę, zdobywa władzę.
tutaj jeszcze trudniejszy się pojawia taki wątek, bo w pewnym momencie się zaczynają zwolennicy Kaspiana zastanawiać, no tak naprawdę, to właściwie skąd mam wiedzieć, że Aslan, nawet jeśli istniał, to czy faktycznie to on był taki potężny? Może powinniśmy na pomoc wezwać czarownicę? Bo jeśli chodzi o siłę, to czarownica związała Aslana. Związała go i zabiła. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że to powstanie, ta wojna w Księciu Kaspianie jest jakby wojną taką usprawiedliwioną w imię wolności, w imię sprawiedliwości. No ale zwłaszcza w obliczu tego, że przegrywamy, niektórzy są skłonni posunąć się do czynów desperackich, do przywołania pomocy czarnej magii, do przywołania pomocy złych sił, byle tylko pokonać Miraza. Właśnie nienawiść tak bardzo już zaślepia, że jakby nie jest już celem przywrócenie dobra, tylko po prostu jakby walka z tym, którego rozumiemy jako złego. To tak jak trochę jak w Dziadach Mickiewicza. Zemsta na wroga z Bogiem lub choćby mimo Boga. Więc jakby niektórzy ze zwolenników Kaspiana prawie jakby idą tą drogą, na szczęście zostają powstrzymani. No ale właśnie jak to jest z punktu widzenia tych bohaterów księcia Kaspiana? Świat Lwa, Czarownicy i Starej Szafy jest dla nich światem na pół bajkowym, opowieści, które no jakoś trzeba przeinterpretować. Przecież to jest niemożliwe, żeby to się stało. Bo tak naprawdę u podstaw ich oporu jest często właśnie lęk przed tym, żeby to się nie okazało prawdą. To jest coś, co Lewisa mocno interesowało. Zwłaszcza w tych jego dziełach, o których mówiłem, apologetycznych, takich popularno-naukowych dziełach o religii, gdzie starał się tłumaczyć, że krytyka biblijna nie przeczy istnieniu Jezusa, nie przeczy też orędziu Jezusa. Natomiast, że ostatecznie z jednej strony nie można tak lekkomyślnie odrzucać tego wszystkiego, co nam mówią Ewangelie, tylko dlatego, że nam się to wydaje nieprawdopodobne. To jest słynna koncepcja Lewisa, często używana przez apologetów, tak zwanego trójmianu Lewisa, gdzie Lewis mówi, że przecież Jezus albo był tym, kim mówił, że był, no, albo był szaleńcem, albo kłamcą. A wiemy, że jakby właściwie no wszyscy raczej uznawali jego wysoki, powiedzmy, standard moralny, no i też raczej nie był oskarżany o to, że chorobę psychiczną, więc jakby logicznie to był tym, kim głosił, że był. Jest w tym trumianie pewnego rodzaju uproszczenie, bo choćby dlatego, że faktycznie no jednak mamy w Ewangelii momenty, gdy o Jezusie mówią, że odszedł od zmysłów, tak? Więc widać, niektórzy za takiego go uważali. Natomiast jakby tą linią idzie w Lwie, Czarownicy i Starej Szafie stary profesor, który gdy dzieci oskarżają swoją siostrę Łucję, że jakby oskarżają, znaczy nie chcą przyjąć tego, co Łucja im mówi, profesor prowadzi rodzeństwo, mówiąc, no ale czy zdarzało się często, żeby kłamała? No nie, 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 jest prawdomówna. No a czy wydaje wam się być przy zdrowych zmysłach? No tak. No to może to, co mówi, jest prawdą. Więc jakby tu podobnie Lewis skłania do tego, by jednak być gotowym na to, że nawet takie nieprawdopodobne historie, pozornie nieprawdopodobne, po prostu mogą być prawdziwe. Mogą być prawdziwe i ważne dla naszego teraz. No bo to jest sens księcia Kaspiana, że te historie sprzed 1300 lat ożywają. Dzieci przybywają. Przybywają na pomoc i pojawia się wreszcie sam Aslan. I w związku z tym w tym momencie nie jest już pytanie, czy ja wierzę w to, co się tam zdarzyło 1300 lat temu, czy w przypadku naszym to, co się zdarzyło 2000 lat temu w Palestynie, tylko dodatkowe pytanie, czy wierzę, że ten sam Aslan, czy powiedzmy wprost ten sam Jezus, może działać teraz, tak jak działał kiedyś. I to jest to, o czym Lewis pisze, kontakt osobisty z bóstwem. To całkowite przekonanie bliskości, które w opowieściach z Narni najbardziej wyraża Łucja, ta, która jakby ewidentnie jest taką ulubioną bohaterką Lewisa z tej czwórki rodzeństwa, najbardziej sympatycznie przedstawioną. Zasadniczo też zawsze tą, która najbliżej jest Aslana, tą, która samo jej imię, Łucja, czy Lucia, od światła, i ona tego światła jest najbliższa, więc ona też jako pierwsza widzi w księciu Kaspianie Aslana i na zarzuty rodzeństwa, że wydaje ci się, sądzisz, że go widziałaś, mówi, nie sądzę, że go widziałam, ja go widziałam. Takie przekonanie powoduje, że trzeba przystąpić do jakichś konkretnych akcji, do konkretnego działania.
I o tym jeszcze dzisiaj chciałbym też powiedzieć, o tym, że książę Kaspian jest też książką o powołaniu, o wypełnianiu swojego powołania nawet wtedy, gdy wydaje się to być bez sensu, gdy wydaje się, że nikt nam nie wierzy, gdy wydaje się, że my sami nie do końca wierzymy w to, co robimy. Ale w imię jakichś zasad, być może właśnie w imię tych bajek sprzed setek lat, no jednak to robimy. I szereg postaci w Księciu Kaspianie przeżywa coś na kształt powołania, stoi przed decyzją. W dużej mierze to jest decyzja, czy uwierzyć w Aslana, albo nawet raczej Aslanowi, czy nie. Pierwszą taką postacią w zasadzie jest Zuhon, ten karzeł, wspomniany już karzeł Zuhon, który wypowiedziawszy się, co on uważa o tych bajkach starej cioci, o królu Piotrze, o lwie Aslanie i tak dalej, no jednak posłusznie wyrusza w stronę zamku Ker Paravel, czy raczej ruin zamku Ker Paravel, by powitać tych gości z przeszłości, gdyby mieli się nagle pojawić. No i ku jego zdziwieniu okaże się, że faktycznie się pojawiają. Więc dla Zuhona tym pierwszym jakby objawieniem się jest objawienie się dzieci. I to jest jakby trochę jednak nagroda za jego posłuszeństwo, za to, że wypełnił rozkaz, zrobił to, co do niego jako do, powiedzmy, żołnierza należało. A później pojawia się Aslan. Pojawia się dla każdego w inny sposób. Jest taki piękny rozdział w Księciu Kaspianie, który się nazywa Powrót Lwa. I to jest tak naprawdę rozdział właśnie o powrocie wiary. Gdy wiadomo, że już będzie można odłożyć te rozważania na temat, co tam się działo, nie działo, że za chwilę już nikt nie będzie miał wątpliwości, że Aslan był i że zmartwychwstał te 1300 lat, bo coraz więcej osób go zobaczy. Ale tą pierwszą, która go zobaczy, jest Łucja. Tak jak mówiłem, ta, która jest zawsze najbliżej Aslana, jest zdziwiona widokiem Aslana, bo mówi: Aslanie, jesteś większy. Aslan mówi: to dlatego, że ty jesteś starsza, maleńka. A on mówi: nie jestem starszy. Im bardziej będziesz rosła, tym bardziej będę dla ciebie większy. To jest coś, co będzie potem na koniec całego cyklu, w ostatniej bitwie, ta idea, że cały czas poznawanie Boga mamy przed sobą, że jakby wszystko jest przed nami. To przypomnienie, że jednak opowieści z Narni, gdzie bohaterami są dzieci, że to jest pewnego rodzaju wstęp. Że tak naprawdę to ma nas tylko przygotować do tego, co jest prawdą o Bogu. No i Łucja oczywiście nie ma wątpliwości, że widzi Aslana. Rozmawia z Aslanem, ale nawet Łucja, jest właściwie jeden z dwóch przypadków w całym cyklu opowieści z Narni, gdzie nawet Łucja jakby jest trochę skarcona przez Aslana, bo nie w pełni realizuje to, czego Aslan oczekuje, bo Łucji nie udaje się przekonać swojego rodzeństwa, by iść za Aslanem. No i tłumaczy się potem z tego Aslanowi, mówiąc: przecież się widziałam, a oni mi nie uwierzyli, oni naprawdę są tak... Gdzieś w samym środku Aslana rozległo się coś, co było niewątpliwie leciutką zapowiedzią ryku. Aslan nie oczekiwał od Łucji wyjaśnień, dlaczego inni nie poszli z nią. Oczekiwał, by powiedziała, czemu ona nie przyszła. Oczekiwał, żeby przyszła sama, nawet jeśli nikt więcej w niego nie uwierzy, mimo że jest małą dziewczynką. I to jest coś, co się będzie powtarzać w Koniu jego chłopcu bardzo mocno, że Aslan, który mówi, że każdemu opowiadam jego historię. Że powołania są różne. Różnych rzeczy Pan Bóg oczekuje od różnych ludzi. Różna jest wola Boża w odniesieniu do różnych ludzi i każdy ma wypełnić to, czego Bóg od niego osobiście chce. I potwierdza to Aslan dalej, mówiąc jakby na nowo Łucję, na nowo każąc Łucji iść powiedzieć o swojej obecności rodzeństwu. I Łucja mówi: ale oni mi nie uwierzą. Aslan mówi: to nie ma znaczenia. Twoim obowiązkiem jest powiedzieć, a co się będzie dalej działo, to już jest ich odpowiedzialność. Łucja jakby oczekuje, żeby to się stało jakoś prościej, oczekuje znów magii, bo przecież pamięta, co się działo w poprzednim tomie. A Aslan mówi, że nic dwa razy tak samo się nie zdarza. Teraz jesteś jak mała lwica. To, co mówiłem w poprzednim odcinku, że tym razem to dzieci mają być narzędziem Aslana. Że właściwie tylko w Lwie, Czarownicy i Starej Szafie Aslan tak bardzo osobiście porządkuje sytuację. Tymczasem w następnych tomach to ktoś inny już ma być narzędziem w rękach Aslana. Tak samo jak w trylogii kosmicznej narzędziem do uratowania Wenus będzie bohater tego cyklu Ranzon. To bardzo mocno tu w Księciu Kaspianie widać, że dużo bardziej świadomie dzieci muszą się zorientować, że mają być narzędziami działania Aslana. Z gotowością poniesienia konsekwencji. Tak jak Piotr będzie gotowy, by umrzeć w pojedynku. Tak jak Łucja, no cóż, ostatecznie jednak jest gotowa, by narazić się na,
na niezrozumienie, wyśmianie ze strony rodzeństwa. Ale spotyka się ostatecznie z, no właśnie, z różnymi reakcjami. Decydująca jest tu reakcja Edmunda, który mówi, wolałbym, żebyś nie widziała ciągle takich rzeczy. No ale skoro widziałaś, to nawet jak ja nie widzę, to już ci uwierzę. Edmund, który w cyklu narnijskim jest takim skruszonym grzesznikiem, no to on był tym, który zdradził Lwie Czarownicy i Starej Szafie. Więc teraz zdradził i nie chciał słuchać Łódź, nie chciał jej wierzyć. Teraz jakby cały czas, no w pewnym sensie trochę pokutując za to, jest gotów uwierzyć Łucji. Czyli idzie, robi to, co Aslan chce, idzie w ślad Aslana, jakby już nie widząc bezpośrednio Aslana, ale wierząc tej, która Aslana widzi. Więc też jakby sens tu jest, to jakby powołanie już przez pośrednika. Na koniec Aslan pokaże się także właśnie Zuchonowi, który mówił, że to wszystko są opowieści starej cioci. I wtedy, jak opisuje Luis, Zuchon zrobił najmądrzejszą rzecz, jaką mógł zrobić. Zamiast czmychnąć, na co miał wielką ochotę, zbliżył się do Aslana bardzo niepewnym krokiem. Książę Kaspian pokazuje nam więc powrót do wiary. W pewnym sensie pokazuje to napięcie między nauką, między taką mentalnością, powiedzmy, nowoczesną, a tradycją, a wiarą. Wiarą w to, co jest nie do końca zrozumiałe. Aslan, który, to też w następnych tomach będzie powtarzany, który nie jest oswojonym lwem, który właściwie nie wiemy czemu, no, pokazuje się Łucji, a nie reszcie. Tak sobie wybrał. I oczekuje, że wszyscy zachowają się, że Łucja uwierzy jemu, że pozostali uwierzą Łucji, że rzeczywiście staną się jego narzędziami. W Lwie Czarownicy i Starej Szafie wszystko było w pewnym sensie prostsze. To właśnie sama Łucja zauważa, że było prościej. Aslan sam działał. Teraz i też w następnych tomach będzie widać, że może tak jak w naszym świecie, tak jak jest naprawdę, że musimy się wysilić, by zrozumieć czego Bóg od nas chce, że rzeczywiście czasami widzimy niejasno. Niemniej jednak mamy ufać, mamy starać się to swoje powołanie, tę drogę rozpoznać i nią iść. To jest bardzo mocne w Księciu Kaspianie. Tam konkretnie chodzi o wybór drogi, tak? Zupełnie konkretnie, wybór drogi w lesie, czy w tą stronę, gdzie Łucja widziała Aslana, czy nie. Mimo że pozostali nie widzieli. Nie wspominałem jeszcze o ostatniej powieści Luisa. Powieści Dopóki mamy twarze. Powieści, którą sam Luis uważał za swoją właściwie najlepszą. Także Tolkien uważał, że to jest najlepsze z dzieł Luisa. To jest dość trudna lektura, taka ciężka, dość mroczna, bo ona dzieje się w świecie pogańskim, w świecie przedchrześcijańskim. I to jest opowieść o poszukiwaniu woli bóstwa, o poszukiwaniu kontaktu, zrozumieniu świata nadprzyrodzonego, który jest bardzo trudny. Jakby dopiero powieść złożona z dwóch części, gdzie bohaterka dopiero na końcu jakby zaczyna rozumieć także swoje błędy, bo to jest bohaterka, która jakby w pewnym momencie wytacza proces Bogom, oskarża Bogów o niesprawiedliwość. Dopiero na końcu zaczyna rozumieć, że ona sama też nie jest wzorem sprawiedliwości, że ona sama też pełno błędów popełnia. Natomiast bóstwa do końca nie zrozumiemy. Taka nauka też płynie z opowieści z Narni, trochę z Księcia Kaspiana, dużo bardziej pewnie z następnego tomu, z podróży wędrowca do świtu, który to tom opowiada o podróży w nieznanym, o podróży w poszukiwaniu tego, który jest nieogarniony, którego nie możemy do końca zrozumieć. Ale o tym w następnym odcinku. Polecamy także najnowszą książkę księdza Staszka Adamiaka pod tytułem Teologia Tolkiena. Znajdziesz ją w sklepie internetowym dobroci.pl.